Andrzej Krysiak, mieszkaniec Skierniewic, pasjonat i badacz lokalnych historii, społecznik. Autor 15 publikacji książkowych i przeszło 400 artykułów historycznych zamieszczanych na łamach prasy lokalnej i ogólnopolskiej o tematyce historycznej promującej tradycję oręża polskiego i dzieje Skierniewic, zwłaszcza jego mieszkańców. Jest jednym z inicjatorów i pomysłodawców wielu tablic pamiątkowych, a dzięki tablicy pamiątkowej poświęconej pierwszemu staroście skierniewickiemu Wacławowi Gajewskiemu w 2020 roku wydana została publikacja okolicznościowa w formie albumu autorstwa Andrzeja Krysiaka. Skierniewice jako miasto garnizonowe przestało istnieć około 2000 roku. To nie znaczy, że historia tegoż garnizonu została zapomniana. W mieście jest wiele instytucji, stowarzyszeń, które kultywują tradycje. Między innymi Stowarzyszenie 26. Skierniewickiej Dywizji Piechoty, którego byłem również współzałożycielem i kilkuletnim wiceprezesem. Do dziś kontynuuje te zaszczytne tradycje. Cieszy mnie również to, że powstało Muzeum Historyczne Miasta Skierniewice, w którym możemy obejrzeć wystawy stałe, ale również dużo wystaw czasowych, mówiących o tradycjach także oręża polskiego i nie tylko z życia miasta, z życia powiatu i okolicy. Myślę, że tego rodzaju instytucje i stowarzyszenia są bardzo cenne i pozwolą w dalszym ciągu kultywować pamięć o tych minionych latach. Oficer Wojska Polskiego w stanie spoczynku w stopniu pułkownika, jest członkiem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, gdzie pełni funkcję wiceprezesa zarządu rejonowego w Skierniewicach do spraw organizacyjnych obejmujących powiaty skierniewicki i sochaczewski. Jest pomysłodawcą i współorganizatorem wielu inicjatyw, m.in. wydania pocztówek okolicznościowych i publikacji, czy rajdów szlakiem 26. Dywizji Piechoty, a także rekonstrukcji historycznych. Uczestniczył w żywych lekcjach historii w szkołach podstawowych i średnich. Andrzej Krysiak, historyk, regionalista, niestrudzony badacz dziejów Skierniewic. To jest człowiek, który ma rzadki dar zjednywania sobie ludzi, docierania do ludzi, którzy chcą opowiedzieć swoje historie i opowiadają te historie, przekazując również różne dokumenty, fotografie. To jest bardzo cenna umiejętność pozyskać sobie rozmówcę. Ostatnio wydawał książki w bibliotece, między innymi o podporuczniku Tadeuszu Zawiei Dudzińskim, czy o podharcmistrzu Tadeuszu Szafrańskim. Najnowsza pozycja, którą wydał w ubiegłym roku, to Skierniewicki Panteon, czyli przewodnik po zabytkowym cmentarzu przy kościele pod wezwaniem świętego Stanisława. Honorowy i aktywny członek Stowarzyszenia Dzieci Sierot Wojennych w Skierniewicach. Był autorem wystaw czasowych organizowanych m.in. w Starostwie Powiatowym i Miejskiej Bibliotece Publicznej poświęconych historii oręża polskiego, w tym bohaterom wojny polsko-bolszewickiej 1920 i bitwy nad Bzurą w 1939 roku. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się wystawa w Miejskiej Bibliotece Publicznej pod tytułem Skierniewickie drogi do niepodległości fotografii. Aktywny członek Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział Skierniewice i współorganizator 4 ostatnich zlotów. Od 2020 roku członek Rady Społecznej Muzeum Historycznego Skierniewic, a następnie jej wiceprzewodniczący. Współorganizator wystawy muzealnej poświęconej mieszkańcom Skierniewic w czasie wojny polsko-bolszewickiej w związku z 100. rocznicą obchodów bitwy. Prywatnie pasjonuje się genealogią i jest członkiem Klubu Genealogów w Skierniewicach. W ramach swojej działalności w klubie zajmował się badaniem drzewa genealogicznego bohatera spod Samosierry, ochrzczonego w Skierniewicach, pułkownika Jana Kozietulskiego. Współorganizował również wycieczkę po ziemi grójeckiej śladami Jana Kozietulskiego, która spotkała się z dużym zainteresowaniem członków Klubu Genealoga i jej sympatyków. Honorowy ambasador Skierniewic to dla mnie wielkie wyróżnienie, honor, ale również i zobowiązanie. Przede wszystkim zobowiązanie do dalszej pracy na rzecz naszych małych ojczyzn, na rzecz współpracy z samorządem lokalnym, z podmiotami, które na tym terenie działają i dbają o kulturę, parafią wojskową, z Muzeum Historycznym właśnie i z wieloma instytucjami, które dbają o historię i o kulturę. Wdzięczny jestem kapitule i osobiście władzom samorządowym, że zostałem nominowany do tytułu honorowy ambasador Skierniewic. Za całokształt działalności w 2017 roku został uhonorowany nagrodą Parowóz Kultury, będącą podziękowaniem za szczególny dorobek w dziedzinie kultury w lokalnym środowisku, a zwłaszcza za publikacje książkowe i współorganizowanie uroczystości patriotycznych w mieście.
pracownia malarska Galeria 105 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imienia Janusza Korczaka w Skierniewicach. Galeria 105 od wielu lat działa przy miejskiej placówce, będąc miejscem spotkań niepełnosprawnej młodzieży, która uprawia twórczość w ramach zajęć. Owocem tych warsztatów prowadzonych pod kierunkiem Dariusza Zdrojewskiego są dzieła malarskie odkrywające wyjątkowy wymiar sztuki plastycznej, będącej wyrazem ekspresji artystów na co dzień zmagających się z olbrzymimi ograniczeniami. Pracownia plastyczna działa w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym od kilkunastu lat i jest miejscem spotkań młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Spotykają się tam ludzie w ramach przedmiotu plastyka, ale także podczas zajęć kształtujących kreatywność, czy podczas zajęć terapeutycznych, terapię przez sztukę. Nasi uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w tych zajęciach, a efektem ich aktywności są różnego rodzaju obrazy. Różnica pomiędzy artystą pełnosprawnym a niepełnosprawnym nie polega na skali wartości estetycznej dzieł, ale w przypadku tego drugiego na problemie z samodzielną kontynuacją aktywności twórczej. I otóż mieliśmy taką sytuację, że mamy utalentowanych uczniów, mamy utalentowanych absolwentów, mamy utalentowanego nauczyciela, który ma nieprawdopodobną umiejętność wydobywania talentów z tych niepełnosprawnych twórców i potrzeba nam stworzenia optymalnych warunków do rozwoju ich twórczości. I udało nam się to właśnie tworząc Galerię 105 w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczych. I udało nam się to tworząc innowację pedagogiczną Galeria 105, która jest właśnie takim miejscem, w którym nasi uczniowie, absolwenci mogą kontynuować rozwój swoich uzdolnień. Udało się to także dlatego, że mieliśmy nieprawdopodobnie dobry klimat wśród Rady Pedagogicznej, wśród Rady Rodziców, która promowała twórczość dzieci, tworząc garnuszki z obrazkami, tworząc prace plastyczne były uwidaczniane na torbach zakupowych, ale też mieliśmy nieprawdopodobne poparcie ze strony prezydenta miasta Krzysztofa Jażdżyka, ze strony pani Barbary Widulińskiej i ze strony pana Dawida Szymczaka, który szefuje aktualnie Wydziałowi Promocji. Pracownia malarska przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skierniewicach wykształciła licznych artystów, których dzieła zdobią zarówno prywatne kolekcje, jak i ekspozycje muzealne w całej Polsce. Podopieczni Galerii 105 wielokrotnie stawali się laureatami prestiżowych, niezwykle cenionych konkursów, m.in. Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży z Autyzmem, Konkursu Malarskiego imienia Teofila Ociepki, Międzynarodowych Biennale Sztuki Plastycznych Osób Niepełnosprawnych, przynosząc tym samym chlubę naszemu miastu i wpływając na jego rozpoznawalność. Sztuka dla niepełnosprawnych artystów jest bardzo ważna, ponieważ osoba niepełnosprawna napotyka w życiu na wiele problemów. Z komunikacją, z zrozumieniem otaczającego świata, samej siebie. Dlatego, a sztuka jest takim środkiem, którym osoba niepełnosprawna może wyrazić siebie, wyrazić swój świat, poznać ten swój świat wewnętrzny. Oczywiście też takie działanie przynosi tym osobom dużą satysfakcję. Na tym tle nie sposób nie wspomnieć o pięknej inicjatywie, jaką w ostatnim czasie było zaprojektowanie Miejskiej Karty Świątecznej we współpracy z podopiecznymi specjalnego ośrodka. Ta wyjątkowa inicjatywa spotkała się ze szczególnym przyjęciem mieszkańców jako unikalne, pełne osobistej wartości przedsięwzięcie dające możliwość niepełnosprawnym artystom wyrażenia własnych emocji, a wszystkim adresatom szansę na poznanie i zrozumienie rzeczywistości, która na co dzień wydaje się odległa, a może nawet obca. W roku szkolnym 2019-2020 rozpoczęły się zajęcia innowacyjne szerzące ideę równych szans dla osób z niepełnosprawnościami uzdolnionych plastycznie, rozwijanie ich talentów oraz kontynuowanie pracy z uzdolnionymi i zainteresowanymi absolwentami.